którym zależy na poziomie sportowym, poziomie organizacyjnym, nie mają wątpliwości, że łączenie sił, szczególnie firm i ludzi, którzy się dobrze uzupełniają, służy wytwarzaniu czy to lepszych usług, czy to lepszego produktu. I ja myślę, że to był taki no, bardzo przemyślany ruch. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że Tomek jest najmłodszym polskim promotorem, człowiekiem bardzo ambitnym, bardzo pracowitym. My z kolei jesteśmy już ileś lat na rynku. Każda z grup miała swoje plusy, swoje słabsze miejsca, swoje słabsze obszary, ale myślę, że naprawdę się bardzo dobrze uzupełniamy i jestem przekonany, że razem rzeczywiście będziemy w stanie tworzyć lepszy, ciekawszy produkt dla kibiców, sponsorów, dla mediów, dla wszystkich, że tak powiem, którym jest bliski sport, boks oraz po prostu są nim zainteresowani. Ja, proszę Państwa, jeszcze chciałem tutaj uzupełnić a propos soboty, dwie, myślę, bardzo istotne informacje dla kibiców, także poprosilibyśmy o przekazanie tej treści w mediach. Po pierwsze, to dłuższego czasu nie mieliśmy takiego przypadku, że pojawił się sponsor walki wieczoru. W tym wypadku, przy tej konkretnej gali, jest to Polska Grupa Energetyczna i to oni partycypują w sfinansowaniu pojedynku Marcin Rekowski, Oliver McCall. Natomiast druga informacja już dotyczy telewizji. Od godziny 22.10 w Polsacie Otwartym transmisja gali z Opola, z hali Gwardii. Pokażemy Państwu na antenie Polsatu Otwartego dwa pojedynki w kategorii ciężkiej, czyli Andrzej Wawrzyk, Dany Williams i oczywiście Marcin Rekowski, Oliver McCall. Natomiast z widzami Polsatu Sport przywitamy się o godzinie 19.30. Natomiast no, Państwo wiecie, że w sobotę także gala niemieckiej grupy Sauerlanda i jakby równolegle do Opola w Polsacie Sport ekstra transmisja z drugiej gali, gdzie będzie boksował Mateusz Masternak. Także